Siemano. Siemano, witam was w kolejnym odcinku z gry Medal of Honor Allied Assault. Mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić i mam taką nadzieję, że uda mi się teraz po prostu przejść tą misję, dlatego że gram na trudnym. Wczytujemy naszą misję, no i zobaczymy, co się tutaj dzieje, nie? Dawno nie grałem na kompie, tak szczerze mówiąc, i nie wiem, czy będę dobrze strzelał. Już widzę, że źle strzelam. Jeszcze powiem wam, że mam daleko od siebie monitor. Jednak w przyszłości zmienię troszkę swój setup, swoje ustawienie i wydaje mi się, że będzie całkiem w porządku, nie? Mogę sobie pozbierać karabinki? Nie mogę. Więc idziemy uratować teraz tego pilota. Wow. Dobra. Ej, skąd ich tu tyle? Czemu on żyje? Kurde, mogę zmienić broń? Zmieniłbym broń na jakąś może maszynówkę albo coś takiego. Tutaj sobie pozbieramy oczywiście ekwipunek. Okej, siema, witaj przyjacielu. Dobra. Co mamy zrobić? Znajdź pilota ze strzelonego samolotu G3. Dobra, znalazłem. Eskortuj pilota do kryjówki Makuis. Makuis? Okej. Niech będzie. Nie wiem, czy się skradać, czy nie. Oj! Aj! Dobra, pięknie. Tutaj chyba nie ma już wrogów. A, tam jest! Cholera. Cholera jasna. Wchodzimy do budynku. Okej. A! A! Dobra. Jest, udało się. Pozbieramy tutaj rzeczy. Może uda się jakąś apteczkę znaleźć przy okazji. Tak swoją drogą, nie? I tam jest apteczka. Ty, granat! Nie mówcie, że padłem. Nie, nie wierzę. I co, od nowa misja? Nie mówcie, że od nowa. Dobra, zaczynamy stąd. Ja zapomniałem o F5. Ale zrąbałem, powiem wam. Jak stał z tym pistolecikiem. Śmiesznie, nie? Ty, co się stało? Zabili mi go. No nie, no nie wierzę. Znowu zaczynają się komplikacje. Jakie to jest, kurde, porąbane. Znowu nie dałem F5. Jak ja mam grać w tego medala, jeżeli po prostu, no, nie wychodzi mi to, no. Nawet mi go! No nie, no znowu mi go zabili. Pilocie, za mną, za plecami moimi, a nie tam. Ty, zbugował się. Dobra, F5. Zamkniemy te drzwi na razie, żeby oni tutaj nie weszli, bo jak wejdą, to będzie po prostu tragedia. Dobra. F5, weźmiemy sobie tą wódeczkę. No i... gdzie? Tutaj. Dobra. F5. Weźmy sobie może maszynówkę. No i co? Musimy iść chyba tędy. Ty. Kurde. Oni są wszędzie, nie? Ci Niemcy są wszędzie. Dobra, chodź, ziomeczek. Chodź za mną. Podążaj. W moją stronę. Nie wiem, czy dobrze idziemy, natomiast... Chyba idziemy dobrze, nie? Sejwik, Brejwik, oczywiście. Ty! Trzech ich tam jest. Może tutaj będą zaraz szli w moją stronę. Ale ta maszynowa jest słaba na odległość. Bardzo słaba, już nie mam w ogóle amunicji. Ej, jeszcze swojego bym zabił. Na moją linię strzału mi wszedł. Niedobrze, nie powinno się tak robić na wojnie. W ogóle snajpa by się przydała jakaś fajna. Dobra, ej. Skąd oni walą? Stamtąd, dobra, lecimy sobie dalej. Oj. Pyk. Myk, pyk. Fyk, myk. Dobra, zapiszemy sobie gierkę. Gdzie over there? Gdzie? Pilocie, co ty mówisz? Ty. Gdzie? Skąd?
Gdzie ty ich widzisz? Dziwne. Dobra, nie wiem. Nie wiem, o co chodzi, ale... Ale dobra, lecimy dalej. Tutaj jest Niemiec. No. Co jest? No nie, no padłem. Dobra, wczytujemy jeszcze raz naszą giereczkę. Od tego momentu... No! To ja nie mogę go... Nie da się go trafić, nie? Czemu? Ej, co jest? Ej, jakiś bug w grze. No dziwne. Nie powinno tak być. No ale dobra, może go trafię z innego konta. No stąd mogę, nie? Tam jest kolejny. Oczywiście. Weźmiemy go. Dobra, strącony. No i padłem. Aaaa! Nie, no to jest... Przechodzenie tego Medal of Honor na takim poziomie to jest po prostu męczarnia. Lepiej zapamiętałem tą grę. Ale skąd on wali? Dobra, pięknie. Teraz musimy poszukać jakiejś... A, chciałem powiedzieć jakieś apteczki, ale postrzelił mnie jebaniec. Dobra, jeszcze raz. No nie. No nie. Jeszcze raz. No kurde! Nie wytrzymam zaraz. Wiecie co? Chyba od następnych odcinków muszę jakimś cudem zmniejszyć poziom trudności, bo to jest po prostu... No niemożliwe do przejścia, nie? No nie, no znowu mnie postrzelił! Aaaa! Te odcinki to jest jakaś katorga. Masakra, nie? No... Nie mogę się wychylić nawet. Dobra, tego postrzeliłem i teraz tego. No nie mogę go postrzelić w ogóle, nie? No to jest jakieś nieporozumienie. Ty, tam kolejny jest. Ja pierdziele. Jak oni się w ogóle zlali się ze sobą, nie? Jak jakiś kameleon. Dobra. Okej, mamy tutaj pójść do tego kościoła bodajże. No to wchodzimy sobie do środka, zobaczymy, co tam nas czeka. Ja! No nie, to jest... Dramat! Jeszcze raz, ja wrzucę tam granata. O, w ogóle jest ten, amunicja, fajnie. Mamy jeszcze troszkę maszynowy. Co się dzieje się? Dobra, chyba wszyscy. Dobra, wchodzimy teraz do tego pomieszczenia, rzucam granat od razu. O ja! Ja nie mogę! Z każdej strony normalnie. Siema. Czemu on żył? Dobra, już nie żyje. Wszyscy tutaj chyba padli, nie? I co mamy teraz robić? Czekajcie, bo nie pamiętam. To się jakoś schodziło na dół, tylko że... Nie mogę tego zrobić. I nie wiem, dlaczego tego nie mogę zrobić. Tak, o, dobra. Jest. Dawaj, chodź. Chodź za mną, mordeczko. Okej. Okay. O, agentka. Siemano. Jak tam? Jesteś amerykańskim agentem? Jestem. Mam nadzieję, że nie miałeś dużych problemów z dostaniem się tutaj. Nie powinieneś używać broni, którą przyniosłeś ze sobą. Robi stanowczo za dużo hałasu. Ej, przeszliśmy misję, tak? Czy mi się wydaje? Tak. Dobra. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli spodobał wam się Let's Play, zostawcie łapeczkę, polubienie albo coś takiego. Ja docenię to. Trzymajcie się. Do następnego.